7 rano, w przedmieście Londynu. Wszyscy normalni ludzie wracają z imprez. A Urban... Urban jedzie do centrum. Wielu z was w wiadomościach prywatnych pytało mnie, dlaczego ten vlog nie będzie taki codzienny, czyli daily vlog. Już wam mówię, prosta sprawa. Dla mnie jest to technicznie nie do wykonania. Ja wszystko do mojego vloga przygotowuję sam. Zaczynając od muzyki, miniaturek, nie wiem, jakieś różne plakaty, poprzez edycję, poprzez już rendering i wrzucenie tego na YouTube'a. No bo jeżeli oddałbym tego vloga do edycji jakiejś tam osobie drugiej czy trzeciej, no nie byłby już to taki vlog osobisty, no więc ja wolę jednak wszystko zrobić sam. Teraz jestem pod hotelem, czekam na Szymona, czekam na Kasię i idziemy robić kolejną wycieczkę. Dzisiaj czeka mnie wyzwanie, musiałem przygotować wycieczkę pod kątem 10-letniej dziewczynki. Nie jest to łatwe, ale co, ja nie dam rady. Jesteśmy na stacji Paddington, a stacja Paddington to jest co? To jest dom misia Paddingtona. Co to jest za misio? No i jaka jest historia z tym misiem? Dlaczego on tutaj jest? Bo była figura dziadka przygniotła drzewo i zginął, a babcia wysłała go później do Londynu. No i on się zapodział i znaleźli go tutaj na stacji Paddington na peronie. I dlatego jest miś Paddington. Powód, znaleźli go właśnie na stacji Paddington. Zobaczcie, rok 1958, Michael Bond napisał książkę o misiu Paddingtonie. Jest rok 2017, dzieci pamiętają cały czas misia Paddingtona i jest to chyba jedna z takich głównych bajek najbardziej popularnych tutaj oglądanych przez dzieci. A w Polsce co? No, moje pokolenie jeszcze pamięta misia Uszatka, ale tak jak ona, to nie. W Londynie Chelsea ma swój sklep, Arsenal ma swój sklep, Tottenham ma swój sklep, wszystkie kluby piłkarskie mają swoje sklepy. Miś Paddington też ma swój sklep. A to jest pan Michael Bond, czyli koleś, który napisał misia Paddingtona. Mała Wenecja. Czy wygląda to dla ciebie jak Wenecja? Trochę bardziej jak Amsterdam. No właśnie, jak Amsterdam, nie? I tutaj kręcono także misia Paddingtona dwójkę, który dopiero się ukaże. Ale patrzcie, co jest tutaj najlepsze. Tutaj pływa sobie po tym Little Venice taka maszyna. Właśnie płynie w naszą stronę i ta maszyna czyści kanał, czyli zbiera wszystkie te takie zielone... Nie wiem, jakieś glony, śmieci. Bardzo sprytny pomysł. Pierwszy raz widzę taką maszynę do czyszczenia kanałów. Po raz kolejny pod pałacem Buckingham, po raz kolejny królowej nie ma, bo jest oczywiście Union Jack zamiast flagi Royal Standard. Jeżeli chcecie sobie przyjechać w wakacje i zobaczyć tą uroczystą zmianę warty, to wygląda to mniej więcej tak. Musicie, jest godzina, patrzcie, 11:20, żeby zająć miejsce takie, gdzie no coś zobaczycie, musicie być tutaj ze 2-3 godziny. Wcześniej. No fajnie jest to zobaczyć, ale nie latem. Najlepiej polecam październik, listopad, grudzień. Tyle, że w tych miesiącach, jeżeli pada deszcz, no to zmiana warty się nie odbywa. Więc przyjeżdżając w październiku, listopadzie, musicie liczyć na troszeczkę szczęścia, że po prostu nie będzie padał deszcz. Generalnie to nigdy w życiu w to miejsce, czyli pod Big Bena i pod pałac Buckingham, który jest za mną, nie przyprowadziłbym ludzi, których oprowadzam po Londynie. No ale dzisiaj, jak powiedziałem wcześniej, jest dzień 10-letniej dziewczynki. No i
Jak tu powiedzieć takiemu dziecku, że nie zobaczy Big Bena albo Królowej, będąc w Londynie? No, serca bym nie miał i robię to w sumie tylko dla niej. A teraz robią sobie zdjęcie w słynnej budce, czerwonej oczywiście, zaprojektowanej przez Gilberta Scotta. Ciekawy dzień nam się robi. Pogoda piękna. Ruszamy dalej. Będzie jeszcze więcej atrakcji. To jest most westminsterski. To ten most, na którym był atak terrorystyczny. Ale o tym nie będę gadał, bo po co? Ja chciałbym powiedzieć o tym. Widzicie takie wycięcia na moście, a raczej nie wiem jak to nazywa się, w balustradzie tego mostu. I wyobraźcie sobie, że jeżeli słońce jest gdzieś tam i pada pod odpowiednim kątem, możecie zobaczyć sobie coś takiego. Dobre kutaski, nie? Millennium Pier. I z Millennium Pier bierzemy łódkę i płyniemy sobie do London Bridge. Dlaczego wybrałem Millennium Pier, a nie na przykład Westminster, przy którym byliśmy przed chwilą? Z jednego prostego powodu. Przy Westminster jest bardzo dużo turystów i nasza szansa, żebyśmy dostali się na najbliższą łódkę, byłaby no mała. A tutaj są pustki. I mamy już bilety. Normalny bilet kosztuje 8 funtów, ale jeżeli ma się travel card, czyli tak zwaną oysterkę, płacimy tylko połowę ceny. Dobry deal. A więc hej przygoda. Albo jak to można powiedzieć? Ahoj i płyniemy. Jesteśmy na Tower Bridge. Na Tower Bridge, na którym dzisiaj jest meta maratonu. Zobaczcie, co sport robi z ludźmi, no. Zaczynają jako zdrowi sportowcy i kończą na wózkach. A jeden skończył w szpitalu. A drugi skończył w szpitalu. I mówią, że sport to zdrowie. Mieliśmy pójść do Borough Market. Niestety Borough Market dzisiaj jest zamknięty, więc z Borough Market przyjechaliśmy do Portobello Market i zostaniemy tutaj. Tutaj zjemy. Tutaj jest bardzo dobry market z jedzeniem ulicznym, ale oprócz tego oczywiście Notting Hill. Kojarzycie ten film, nie? Notting Hill? To zaraz wam coś pokażę. Na przykład tutaj jest The Travel Bookshop, czyli słynny sklep, w którym pracował Hugh Grant. A tutaj znajdują się te słynne drzwiczki, gdzie współlokator Hugh Granta chciał zdobyć troszeczkę fejmu i wyleciał na samych slipkach, pozując paparazzi. Zakończony, ja jestem mega zmęczony, ale pozytywnie zmęczony. Uwierzcie mi, nogi bolą mnie wszędzie, ale kurde, to jest fajne zmęczenie. Naprawdę, to jest fajne zmęczenie, takie jak wiesz, że zrobiłeś coś fajnego, ktoś jest zadowolony, wtedy ty jesteś zadowolony i wszyscy są zadowoleni. Ja jeszcze sobie tutaj troszeczkę posiedzę. Jakbyście nie wiedzieli, jestem w Hyde Parku. To, co widzicie za mną, to jest Hyde Park. Sporo miejsc dziś odwiedziliśmy, naprawdę. Miss Paddington, Little Venice, Tower Bridge i byliśmy nad rzeką i Big Ben. Sporo tego było. Pamiętajcie, widzimy się za 2 dni. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek. Cześć. Thank you.
Thank you.